Siemaneczko, witajcie, tutaj kolejne to pozieneczki mamy. Dzisiaj trochę wysprzątałem przed chwilą. Na dzień dzisiejszy wygląda to tak. Myślę, że dzisiaj uda mi się to skończyć. Chociaż nie wiem, bo trochę cięcia jest, no niestety każda jedna płytka jest cięta. Każda jedna, co tutaj idzie na ścianę. Każda jedna. Tutaj tak jak widać pomiędzy wanną, one wyglądają jakby były całe, nie, no to nie są jeszcze, bo to są ogólnie 60 na 60. Ja je tutaj ściąłem na 40, chyba 9 bodajże, żeby wypadło idealnie na środku, żeby to jakoś ładnie, sensownie wyglądało. Zabudowa gabaritu, no też mi trochę to kosztowało pracy, no wiadomo, że tutaj trzeba trochę dokładności, też każda jedna jest cięta, jedna i druga, żeby się spasować jakoś tam sensownie, żeby to wyśrodkować. Tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o mozaikę, o terakotę, to ja to przyklejam w ten sposób. Biorę sobie po prostu pierwsze co no to płytę regipsową, smaruję cieniutko grzybykiem, no i po prostu to wklejam do płyty i wtedy jest idealnie równo, nie ma żadnych skoków ani nic i później całą płytę wklejam do ściany i wygląda to później właśnie w ten sposób, jest wtedy idealnie równo, nic nie płynie, nic nie ucieka, także spoko. Tak jak widać, wszystko jest robione na listwach. Tutaj nie miało być fazowanych płytek. Tak jak już kiedyś mówiłem, że ogólnie mi chyba na tych listwach się bardziej podoba. No i przede wszystkim są bezpieczniejsze narożniki, tak? Czy cokolwiek, jakieś puknięcie, to już też powtarzam zawsze. Jednak coś tutaj zawsze osłoni, tak? Jeżeli, no wiadomo, mamy sfazowane, też to genialnie wygląda, no ale zdarza się naprawdę, że przypadkowo się puknie. Puknie się, powiedzmy tak, puknie się 10 razy, nic się nie stanie, puknie się 11 raz i się wyszczerbi, tak? No wiadomo, że staramy się nie pukać, unikać takich sytuacji, no ale takie coś się zdarza, jak to w życiu bywa. Co tutaj mi zostało? Zostały mi szydoły wanny do zrobienia, właśnie się za chwilę będę za to zabierał. Przewodnik do LEDów jest tutaj wysunięty. Ja będę chciał go dać tutaj w to miejsce, wykuć jeszcze troszkę, żeby było miejsce, żeby go po prostu wsunąć, żeby ułatwić, powiedzmy, montaż tego. Wiadomo, że będzie nam jakiś tam kawałek, powiedzmy, dotąd wystawy, jakbym tu go przyciął, to można sobie wysunąć, polutować te ledziki, wsunąć go z powrotem tam gdzieś w jakąś szczelinę i spokojnie wszystko od spodu ładnie przykleić w korytku LEDy. Tutaj na wierzch też idzie mozaika. Dzisiaj też na pewno będę z tym walczył. Mam nadzieję, że uda mi się to dzisiaj skończyć. Chociaż pracy trochę tutaj wymaga. No bo no niestety każda jedna jest cięta. Każda jedna, co przychodzi do danej ściany, jest niestety cięta. No i wiadomo, z każdą płytką trzeba lecieć, to wszystko czas, a godziny lecą jedna za drugą. No ale już bliżej mamy niż dalej. Dzisiaj przyjeżdża szklarz, weźmie wymiary lustra, dotknie ładnie lustro na wymiar. I prawdopodobnie poniedziałek, wtorek będziemy wklejać. Znaczy się, ja wklejać tego nie będę, on przyjeżdża, wiadomo. W cenie lustra albo za jakąś tam małą dopłatą. Wiadomo, trochę kleju idzie i tak dalej. Także na tyle mamy to skończone. Góra tutaj nad drzwiami tak wygląda. O, tutaj jeszcze muszę te paski tutaj do dołu dokleić. Zrobiłem to w ten sposób, znaczy się może inaczej. Teoretycznie myślałem, nie, mój błąd, nie przemierzyłem tego. Wziąłem, tak jak widać, tą płytkę do ściany i tą płytkę do ściany i teoretycznie myślałem, że drzwi 90 się jeszcze opaskami na to znajdą. No ale niestety się nie znajdą, więc nic mi innego tutaj nie zostało, tylko po prostu dokleić tutaj pasek do samego dołu. I tutaj wtedy ładnie się opaska nakryje. No i tutaj gdzieś będzie w tym miejscu.
Ale mi się wydaje, że to lepiej będzie nawet wyglądało w ten sposób, niż jakbym tą całą płytką wyjechał tutaj i tu wklejał jakieś, że tak powiem, jak ja to mówię, małe szczury w narożniku, to by to brzydko wyglądało. A tak będzie za opaską, praktycznie nie będzie, będzie to niewidoczne. Tak mi się po prostu wydaje. Ja to tak uznałem, że tak będzie lepiej. Inwestorka też to przyjęła, tak też stwierdziła, że tak prawdopodobnie by to lepiej wyglądało, więc tak zostało. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Kto już kładł płytki, obrabiał wannę, no to wie, co to jest, że tak powiem, za męka, bo wiadomo, żadna wanna nie jest równa. Ja mam tutaj też taki głupi problem. Już nie jeden na pewno miał to samo. Widzicie, co się tutaj dzieje. Tu się rozchodzi. Ogólnie tym się nie ma co martwić, bo że tak powiem, jak ja to docisnę tutaj, to się szpara zamyka. Położę tutaj, objadę wszystko ładnie silikonem, każdy jeden narożnik. Docisnę tutaj po prostu czymś ciężkim, zostawię to na noc i powinno być ok. Szpara trochę mi się, że tak powiem, tutaj zrobiła malutka. Mam nadzieję, że się nic nie wydarzy, ale nie powinno ogólnie. No wiadomo, bo to wszystko później pracuje, żeby nie odstrzeliła płytka. Ale raczej nie, trochę to minimalnie podhaczę do góry, tak nawciskam ładnie silikonu i powinno być ok. I powinno być ok. No co jest jeszcze za problem? Przeważnie jest tak, że odlew wanny nie jest idealnie prosty. Nie uda mi się tego tutaj ująć. Może. Czekajcie, trochę światła. Chodzi o to, że jakbyśmy się chcieli zgrać tutaj płytką idealnie na zero, powiedzmy, że tutaj ładnie się zgrałem. A tutaj jest tak, że ta płytka po prostu mi przystaje. Bez sporu. I ten narożnik tak samo, ten narożnik znowu wystaje. No i no niestety to jest mankament odlewu i z tym się nie da nic zrobić. A klient zawsze sobie życzy, znaczy zawsze, w większości, że sobie życzy na równo i tak dalej. Powiem wam tak, że to jest, nie wiem już która, nie pamiętam, która wanna, którą obrabiam i zawsze mam z tym ten sam problem. Następną wannę, jak będę obrabiał, będę chciał to zrobić inaczej. Wszystko po prostu zagłębić, żeby się schowało, nie wiem ile, z 3 mm, 4 na pewno, żeby cała płytka była schowana pod tym rantem i wtedy, jeżeli pójdzie delikatnie pod spodem silikon, tak, ładnie będzie obrobiony, to będzie to dużo lepiej wyglądało niż tutaj jakieś przestające płytki. Wiadomo, że tutaj wszędzie będę musiał to jakoś obsilikonować, pomaskować, żeby to jakoś sensownie wyglądało, żeby to nie kłuło w oczy. Ale moim zdaniem, jakby ta płytka była zagłębiona pod ten cały profil wanny, to by to dużo lepiej wyglądało niż teraz. Było to dużo lepiej by to wyglądało niż teraz. No ale jest jak jest, biorę się za doły, obsadzamy doły, wklejamy i jedziemy tutaj z górą. Pozdrawiam i oczywiście już jak będziemy mieli efekt końcowy, też postaram się nagrać materiał. Może jak będę miał więcej czasu, to pokażę wam jak to wklejam, no zobaczymy. Do usłyszenia, pozdrawiam.